Wreszcie się zebrałem, już jest po 14. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj niedziela. Od rana bardzo leniwie ta niedziela się rozgrywa. Dziewczyny sobie tam oglądają jakieś swoje filmiki. Ja się trochę zdrzemnąłem, bo byłem taki słaby, że nie miałem w ogóle opcji na działanie. Po prostu leciała mi głowa cały czas. I teraz drzemałem sobie 2 godziny, ale zaraz się zbierzemy na basen. Chciałem trochę wziąć Milenę, żeby nie siedziała cały dzień. I popływamy na basenie. Na dworze spadło dużo śniegu, także jest ostro, ale jeszcze dzisiaj nie będziemy jeździć na niczym. Już myślałem, że w tym roku nie będzie mi potrzebna, a tu jednak spadło tak z 7 cm śniegu, także jechanka jest. Bardzo mi się podobało, jak kiedyś mój tata powiedział, że mieszkamy w terenach górskich. To było to. Zawsze chciałem mieć dom w górach. Wreszcie po paru godzinach udało nam się zorganizować wszystko spakowane. Milka nawet już siedzi. Także ruszamy i jedziemy. Nawet Tatiana jest na pokładzie. To nawet. Nawet Tatiana jest na pokładzie, także ruszamy. See you later! Jak zrobić ze śniegu mięso mielone? Przerzucić przez siatkę. Pa, pa! Ta-da! Bardzo dobrze, poczekajcie chwilę. Widziałaś to, Antonio? Trochę się śmiał. Brawo! Brawo dziewczyny. Wreszcie piękny skok. Ocena 10 na 10. Liderka klasyfikacji. Dajemy wielkiego kciuka. A popływasz jeszcze tu ze mną, Władzie? Jak było? Fajnie, zadowolone jesteście? Tak. Tak? Okej, okay, teraz chciałem zrobić zdjęcie z naszym kolegą Tomkiem, który nas nauczył w sumie pływać. Uwaga, poczekaj. To mamy zajęcie Aqua Jump. Tatiana prosiła, żeby zrobić tutaj sobie zdjęcie. Jedyne w Polsce zajęcie na trampolinach w wodzie. 1200 kilokalorii na zajęcia, dużo. Tyle co przy bieganiu. Tyle trzeba co? Tyle co przy bieganiu. A tutaj mamy Rancho Nati. Przepraszam, Nati Toma. Basen zrobiony, Milena wyszalała się. A teraz chciałem zaprosić dziewczyny, ale gdzie to będzie dopiero niespodzianka? To sobie zobaczymy za chwilę. W międzyczasie pozdrowienia dla Wojtka Sieniewicza, pozdrowienia dla Artura Pilarczyka i pozdrowienia dla Szymona, czyli Jagody 15. Wiecie za co, wiecie dlaczego. Pozdrawiamy, Mila, pozdrawiamy. Hejka. Hejka. I teraz przejdziemy z klimatu letniego w klimat zimowy, bo wychodzimy na dwór z plus 25 na plus, ile dzisiaj mamy, 1 stopień, może minus 2, jedziemy. Dziewczyny, halo! Poza szum, tak śpiew, dzika plaża pośród drzew. Ta mała zawodniczka ma tutaj życzenie. Ta mała zawodniczka, która się tutaj kryje, ma życzenie i to życzenie teraz spełnimy. Chyba wiem nawet jakie. Będzie mniam mniam. Jak ja bym pracował w tym sklepie, to bym zjadł wszystkie te słodycze. Jestem tego pewien. Przynajmniej bym zjadł tyle, ile bym mógł. Widziałeś, że te torty są kosmiczne. W
Wyobraź sobie, jakbyśmy zjedli to wszystko, co by się działo, brzuszko. Co masz? Pochwal się. Co to jest, żewciu? Ale piękne. Miałaś ochotę, no nie? O, ekstra Milena. Co się stało z moim rękawem? Nie wiem. A jak myślisz? Nie. Pochwal się, co zrobiłaś? Czy to był cukier puder? Pięknie. Mam go cukier. Smacznego ci życzę, kochane. Jak ktoś przychodzi nowy, to przez opiada pierwszy się. Tydzień to trwa. A potem jest tak, że już wchodzisz na przykład do szatni, albo wchodzisz na kuchnię, tam gdzie jest śniadanie, wywalają się ptasie mleczka, czekolady. Nie żartuj. Smak czekolady ci drażni, tak mówili. Dobrze. Nie robi to wrażenia. Ja bym jadł cały czas te słodycze. Mam takie... Dziewczyny, mam dla was taki challenge. Gdzie teraz jedziemy? Macie trzy szanse, okay, żeby zgadnąć. Ja pierwsza. No to... Milka pierwsza. No to podaję. Do Rivy. Nie. Do bistro? Nie. Do pizzerii Las? Tak. Za trzecim razem zgadły. Brawo! Knajpka jest bardzo fajna, ale nie wiem, czy jest, czy są miejsca. Raz, dwa, trzy, cztery. Coś się znajdzie na pewno. Znalazłyście miejsce, dziewczyny? Tak? Dodatku został to prawdziwy mecz. Świetnie. Słuchajcie, mamy nowy challenge. Zmieniotasia postanowiła przyjąć moje wyzwanie i 30 dni będzie stania na głowie. Sama to powiedz, prawda? No to musi być jak wrócę z Amsterdamu, no bo teraz... To musi być jak wróci z Amsterdamu, bo teraz... Bo teraz nie będę miała jak stać na głowie. Bo teraz nie będzie miała jak stać na głowie. Nie muszę przysięgać. Nie muszę przysięgać, mówię. Okej. Okay. Jak wrócisz z Amsterdamu, czyli zaczynamy od jakiego dnia? Muszę spojrzeć w kalendarz. Od poniedziałku? Tak. Dobrze, zaczynamy od poniedziałku. Mila, cieszysz się? Tak. My możemy zacząć już wcześniej, wiesz? Halo, co tam się dzieje? Powalający smak. Robię eksperyment, robię eliksir. Kto chce zobaczyć, jak robię eliksir, to proszę, niech zobaczy. Zobaczymy. Idziemy na 3, 2, 1, start, dawaj. Co się stanie, jak się połączy wodę mineralną, gazowaną, z sokiem jabłkowym? Zobaczymy. Mhm, dajemy czar. Jedną zakrętkę korka. Mhm. Jeden korek wody. Ojej, przyjechała już kanapka. Dobra, no to idę. Tak. Ciężko, ci już siadam. I teraz? Trochę soku? Jeszcze nie. Dobrze. Śmieszne. Nie szkodzi. No i teraz... Dawaj, czadu. Dobrze, że nie zjedliśmy w międzyczasie. Mhm. Zobacz, jakie fajne zdjęcie, łowica ryby. Cudne. I teraz Żabciu, co dalej? Dobra, teraz to trochę pomieszamy. Przestawię, żeby wam nie przeszkadzało. Mhm. Mieszamy, mieszamy, mieszamy i... Lubię. I smacznego. Teraz jest degustacja. Jak smakuje, Żabciu? Zdecydowanie więcej wody na razie. Za słodkie było? Tak? Nie, czekajcie teraz. Woda? I? Obalające. Bardzo dobre, gratuluję. Dziękujemy. No i tak, to jest eliksir szczęścia. Świetnie. Kończymy na 3, 2, 1. Cut. No to weź mi sobie szynkę. Zjedź sobie tam. Nie masz serca. Chcesz? Zieloninę? Wow, ale ekstra jest. Smacznego miecia. Fajny weekend, dużo się ciekawych rzeczy wydarzyło. Śnieg spadł, byliśmy na łyżwach dwa razy, byliśmy na nartach raz, byliśmy na basenie. Tak w sumie cały weekend zrobiliśmy w naszym rodzinnym gronie. No i pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia, do jutra, cześć!